Program jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i powstał przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. €470 milionów, czyli ponad 2 miliardy złotych. Taką kwotą będzie operować Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W poprzednim okresie programowania na lata 2007-2013 kwota ta była o 200 milionów euro mniejsza. Tak więc przedsiębiorcy mają teraz ogromną szansę na pozyskanie unijnych środków na rozwój firmy. Przedsiębiorcy to są nasi najwięksi odbiorcy wsparcia i pomocy, ale także oczywiście jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu. Z czym mogą do nas przychodzić? Przyszły rok, podobnie jak dwa konkursy, którymi już rozpoczęliśmy realizację nowej perspektywy i które są już za nami, będzie upływał pod kątem konkursów rozłożonych w ramach harmonogramu, w ramach całego roku 2016. I to będą konkursy dotyczące wsparcia dla instytucji otoczenia biznesu, gdzie profesjonalizacja usług dla przedsiębiorców będzie takim naszym głównym celem i głównym kierunkiem. To będą także konkursy inwestycyjne, konkursy, gdzie komponent innowacyjności, a wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych do produkcji, do oferowanych usług będzie jak najbardziej oczekiwany. To będą także konkursy dotyczące opracowania nowych modeli biznesowych, a w ramach tak zwanej internacjonalizacji działalności, czyli ekspansji z własną ofertą na rynki zagraniczne. Z poprzedniej perspektywy korzystaliśmy, mieliśmy dwie dotacje. Jedna była związana z budową laboratorium. Stworzyliśmy nasze stanowisko badawcze do badania foteli na wytrzymałość punktów kotwiczenia pasa. A druga dotacja, którą otrzymaliśmy, jest jej wynikiem ten fotel, który tutaj mamy obok siebie. I to były te dwie dotacje, które wykorzystaliśmy. Ja zdecydowanie zachęcam do podejmowania starań, do interesowania się tym, na co możemy uzyskać wsparcie. Jest to kierunek, który lata 2007-2013 pokazały, że powinien bezwzględnie być kontynuowany i wykorzystany przez przedsiębiorców i wszelkie inne podmioty, które mogą skorzystać z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dywersyfikowanie ponoszonych kosztów, gdzie dotacje są doskonałym instrumentem do tego, aby nieco więcej pieniędzy zostało w kieszeniach przedsiębiorstw, które to następnie mogą być inwestowane na jeszcze inne pomysły prorozwojowe, jest ze wszech miar efektywne. Tych środków mamy znacznie więcej. Region Łódzki i Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował się w ramach negocjacji przeznaczyć 1/3 całego oferowanego wsparcia na kierunki związane z rozwojem gospodarki. To naprawdę potężny zastrzyk pieniędzy, który powinien pracować dla dobra przedsiębiorców i całego regionu.
Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach perspektywy 2014-2020 planowane do ogłoszenia w czwartym kwartale są dwa konkursy. Konkursy na projekty badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców i konkurs na innowacje w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Informacje na temat konkursów mogą przedsiębiorcy znaleźć na stronach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz na naszej stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorców. Na ten moment dostępne są już kryteria wyboru projektu o dofinansowanie wraz z katalogiem wydatków kwalifikowalnych. Czekamy jeszcze na regulamin konkursu wraz z załącznikami. Startuje nowa perspektywa Unii Europejskiej i fundusze te zwrotne i bezzwrotne. Jeżeli chodzi o główne założenia tych funduszy zwrotnych, to w szczególności są skierowane dla małych i średnich przedsiębiorstw. To jest ta pomoc pożyczek, między innymi w oparciu o dotację de minimis. I wiele inwestycji zrealizowaliśmy w ostatnim okresie programowania. Tutaj przypomnę nasze słynne ZOW Borysewie, ale i także wsparcie dla fryzjerów, wsparcie dla gabinetów stomatologicznych, do firm produkcyjnych. Udzielaliśmy kwoty od 15 tysięcy do miliona złotych i ta nowa perspektywa, jej głównym założeniem jest wsparcie małych i o podobnych kwotach takie wsparcie będzie mogło nastąpić. I jeżeli chodzi o okres zwrotu tych środków, to od roku czasu do 5 lat, od kwoty 15 tysięcy do miliona złotych. To ostatnia szansa, żeby w tej ostatniej perspektywie Unii Europejskiej pozyskać te fundusze dotacyjne, ale i także środki zwrotne, które są dziś najtańszym narzędziem finansowym finansowania przedsiębiorczości. Gorąco zachęcam i namawiam przedsiębiorców do korzystania z funduszy europejskich. Spółka aktualnie realizuje dwa projekty współfinansowane z funduszy europejskich. Pierwszy projekt to jest projekt w postaci rozwoju leku klasy przeciwciała monoklonalnego, które będzie używane w terapii chłoniaka, białaczki i reumatoidalnego zapalenia stawów. I ten projekt składał się z dwóch etapów tak naprawdę. Pierwszy etap to był taki etap badawczo-rozwojowy, który polegał na opracowaniu technologii i samej cząsteczki leczniczej. Natomiast drugi etap to był etap wdrożeniowy, który polega na realizacji badań klinicznych, ale również przygotowaniu miejsca do przyszłego wytwarzania tego leku. Drugi projekt, który realizujemy też w ramach funduszy europejskich, to jest projekt rozwoju innowacyjnej technologii do uzyskiwania leków klasy insulin czy analogów insulin. I to jest projekt typowo technologiczny, czyli tutaj to wsparcie jest w zakresie finansowania czy współfinansowania prac badawczo-rozwojowych w zakresie rozwoju samej technologii. Spółka Mabion powstała w 2007 roku. Została założona przez cztery prywatne polskie firmy farmaceutyczne średniej wielkości. Dziś Mabion to światowy lider w produkcji leków nowej generacji. Intencją założycieli spółki było stworzenie podmiotu, który byłby zdolny do rozwoju, opracowania i rozwoju bardzo nowoczesnych leków, leków klasy przeciwciał monoklonalnych. Dzisiaj są to najbardziej rosnące produkty, jeżeli chodzi o wartość sprzedaży. Wynika to z tego, że osiągnęły bardzo duży sukces kliniczny. Są to leki klasy przeciwciał, są to leki tak zwane celowane, czyli są to leki, które są zdolne oddziaływać tylko z tym czynnikiem powodującym chorobę, a przy okazji charakteryzują się małą toksycznością. Żeby stworzyć taki lek, nie wystarczy taka, powiedzmy, klasyczne kompetencje firm farmaceutycznych, czyli jakaś synteza molekuł, małych molekuł chemicznych, które mają jakiś potencjał kliniczny. W przypadku tej klasy leków one są uzyskiwane metodami inżynierii genetycznej. W związku z tym mówimy tutaj o bardzo wysokich technologiach, którymi dysponuje bardzo niewiele firm w skali świata, technologiach, które w tej części Europy są
do tej pory były nieobecne, więc projekt był bardzo ambitny. To było duże wyzwanie. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i powstał przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.